Ponownie gwarne zrobiły się m.in. w murach szkoły podstawowej nr 31, gdzie uroczyście zainaugurowano kolejny rok szkolny podczas Akademii z udziałem uczniów i grona pedagogicznego. Był też czas na wspomnienia z wakacji, ale także szczególnie dla dyrekcji placówki czas analizowania tego, co czeka ich w najbliższych miesiącach i czy przyszłość można patrzeć z nadzieją. Rozpoczynam dzisiaj drugą kadencję pracy w tej szkole na stanowisku dyrektora szkoły. Oczywiście z nadzieją i to z bardzo dużą nadzieją. Myślę, że zarówno ja, jak i rodzice i wszyscy uczniowie mamy nadzieję, że ten rok będzie normalny, że nie będzie nauczania zdalnego albo będzie ono w jak najmniejszym wymiarze. Na szczęście nie ogrzewamy tutaj szkoły węglem, tylko mamy dostęp do gazu z sieci, więc mam nadzieję, że nie zdarzy się taka sytuacja, żebyśmy musieli zamykać szkołę i przechodzić na naukę zdalną ze względu na to, że temperatura panująca w pomieszczeniach będzie uniemożliwiać prowadzenie zajęć lekcyjnych. Wśród 760 uczniów w 31, aż 100 to dzieci pochodzące z Ukrainy. Ale to jak mówi nam dyrektor Monika Stelmach, choć na pewno jest wyzwaniem, to placówka powinna sobie z tym poradzić, bo po prostu ma doświadczenie. Oczywiście, że tak. Mamy już doświadczenia z poprzednich lat, ponieważ uczniowie ukraińscy byli w naszej szkole już od 4 lat, jeszcze przed wybuchem wojny. I na chwilę obecną mamy ponad 130 uczniów z Ukrainy. Nowych uczniów to są 3 oddziały przygotowawcze, około 70. Mam nadzieję, że będzie im się podobało w polskiej szkole, że szybko uda im się opanować język polski. Mamy też doświadczone grono pedagogiczne, które od wielu lat pracuje z uczniami cudzoziemskimi, więc myślę, że uda nam się wdrożyć ich tutaj jak najlepiej w ten system oświaty polski i że będą mogli z sukcesem ukończyć rok szkolny. W placówce oprócz codziennej pracy edukacyjnej z uczniami, jak mówią przedstawiciele grona pedagogicznego, w czasie kolejnego roku szkolnego będą też realizowane projekty skierowane m.in. do uczniów placówki. Pozostaje życzyć dobrego i spokojnego roku szkolnego 2022-2023. Choć patrząc na to, co dzieje się wokół, o ten spokój może być trudno. Jeden nasz projekt erasmusowski, KA101, który dotyczy mobilności nauczycieli, będziemy kończyć w tym roku. Odbyły się już wszystkie mobilności, 21 nauczycieli wzięło w nich udział, więc mam nadzieję, że nabyte na mobilnościach doświadczenia zaprocentują w nauczaniu, ponieważ poznaliśmy nowe metody pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A drugi projekt, który dotyczy uczniów K229, wciąż jest realizowany do końca czerwca roku 2023. I tutaj są zaangażowani uczniowie i mam nadzieję, że mobilności, które są zaplanowane na ten rok szkolny, uda nam się zrealizować, że pandemia tutaj nie pokrzyżuje nam planów.